Jeżeli chodzi o najnowszego FNAF-a, czyli Security Breach Ruin, to podczas gry spotykamy bardzo wiele różnych animatronów. Część z nich co prawda jest nowa, aczkolwiek większość znamy jeszcze z poprzedniej części, tylko że powracają one w zupełnie nowym stanie. Są zrujnowane, zniszczone pod każdym względem. A w dzisiejszym filmie podsumuję wszystkie postaci, które pojawiły się na przestrzeni FNAF-a Ruin, a w tym filmie poznacie całą ich ruinową historię, każdego z osobna. Także cześć wszystkim, z strony Mondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym nareszcie podsumujemy sobie wszystkie animatrony, które pojawiły się w najnowszym FNAF-ie Security Breach Ruin. Nim zaczniemy, zostawcie jeszcze suba na kanale, a także kciuka w górę pod tym filmem, wpadnijcie na mojego Instagrama, TikToka i Spotify'a, wszystkie linki macie w opisie tego filmu, będzie mi naprawdę mega miło, a tymczasem nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. Tak więc zaczynamy od pierwszego animatrona, którego na trochę dłużej jesteśmy w stanie spotkać w grze, czyli od Montiego. Tego spotykamy tuż przed zakończeniem się openingu gry, kiedy Cassie trafia do zniszczonego pizzaplexu i w pewnym momencie Monty wyskakuje jej na łeb, oboje wpadają do wody, a gra rozpoczyna się i później trochę się Monty za nią ugania. Generalnie na przestrzeni gry pojawia się kilkukrotnie, właśnie na samym początku. Później przez pewien czas nie mamy do końca jak go spotkać, a ten następnie pojawia się w Monty Golf. I mniej więcej przed końcem gry Monty tak jakby umiera porażony prądem, będąc wówczas w wodzie. Aczkolwiek przyjrzyjmy się tej postaci trochę bliżej, ponieważ pomiędzy akcją pierwszego Security Breach'a a Ruin bardzo mocno zmienił się pod względem swojego wyglądu. Otóż na samym początku oryginalnego Security Breach Monty jest totalnie wypieszczonym, niesamowitym animatronem, co więcej basistą w zespole animatronów w pizzapleksie. Co interesujące, Montgomery jest aligatorem. I w pewnym momencie podstawowego Security Breach'a Montgomery po trochę bliższym spotkaniu z Gregorem zostaje bardzo mocno okaleczone. Co najbardziej widoczne, cała dolna część jego ciała zostaje wyrwana, w wyniku czego Monty jest zmuszony do czołgania się. Co więcej, zostaje on nawet pozbawiony lewej ręki. Patrząc na całą resztę Montiego, chociażby na głowę, pod każdym względem jest on totalnie zniszczony. I właśnie w takim stanie widzimy go pod koniec oryginalnego Security Breach'a, a ten powraca w Ruin, kiedy jest, no cóż, zrujnowany. Tak naprawdę został on zniszczony jeszcze bardziej, ponieważ po starym Montgomerym pozostał tak naprawdę tylko i wyłącznie jego endoszkielet. Jest zardzewiały, brudny, zaniedbany, ale jak miałby być zadbany w takich okolicznościach? Zasadniczo z jego starego wyglądu pozostał tylko Irokes. No a raczej to, co z niego zostało. Co więcej, Monty stracił również lewe oko, a tam pozostała czerwona dioda LED. A Montiego po raz ostatni w tej grze spotykamy, kiedy zostaje on porażony prądem i znika w sumie na dobre. Następną z kolei wartą uwagi postacią, którą spotykamy na przestrzeni Ruin, jest Glamrock Chica, albo ponownie to, co z niej zostało. Spotykamy ją na samym początku gry, gdzie wydaje się być nieaktywna, a w swojej bardziej niebezpiecznej formie powraca dopiero dużo później w drugiej połowie gry, kiedy wstaje, znowu je śmieci i łazi sobie po pizzapleksie w poszukiwaniu Cassie, czytaj Gregorego. Po raz pierwszy Glamrock Chicę poznajemy w oryginalnym Security Breach'u, gdzie jest białą, glamrockową wersją Chiki. Jest bardzo znana w całym pizzapleksie. Jest ona trzecią członkinią zespołu animatronów. Ma nawet własną siłownię w pizzapleksie, co zresztą nie przeszkadza jej wyjadać śmieci po godzinach. A skoro już o śmieciach mowa, no to w pewnym momencie gry po spotkaniu z Gregorem Glamrock Chica zostaje zmiażdżona przez gniatarkę do śmieci, a w wyniku tego traci dziób, co odsłania wnętrze jej głowy. A co więcej, cała reszta jej ciała zyskuje liczne pęknięcia i dziury. Na prawym ramieniu chociażby widoczny jest jej endoszkielet, a farba zdaje się być taka wyszczerbiona. Spotykamy ją pod koniec gry i to jest ostatni raz, kiedy widzimy ją w tym stanie. Dopiero później powraca we FNAF-ie Ruin w jeszcze gorszym i obleśnym stanie. Cała prawa strona jej głowy jest oderwana, wobec tego widzimy tylko jej zwisające oko. Cała budowa z jednej ręki została totalnie zerwana, przez co widzimy tylko i wyłącznie endoszkielet, a dodatkowo jej druga ręka jest w połowie oderwana. Zwisają tak naprawdę tylko kable i druty. Co więcej, jej tors jest również oderwany, oraz endoszkielet jej nogi jest odsłonięty. Warto też zwrócić uwagę na fakt, iż w miejscu, w którym wcześniej był jej dziób, znajduje się takie obleśne, lepiące się coś. I w tym momencie chciałbym totalnie pochwalić design tej zrujnowanej Chiki, bo kiedy tak się jej przyglądam, no to wow, wygląda to naprawdę świetnie. I faktycznie dodaje odgroma grozy do tego wszystkiego, po prostu wow, giga szacun za stworzenie czegoś takiego. Glamrock Chica po raz ostatni spotykamy, kiedy zostaje ona zgnieciona przez gigantyczny kawałek ściany czy coś. No i później Glamrock Chica już nie wraca. Natomiast jeżeli chodzi o powracającego animatrona, który jest całkiem istotny i był mega ważny w przedniej części, to mamy tutaj Glamrock Freddy'ego, ale nie takiego zwyczajnego, ponieważ jest to jego prototyp. Generalnie tradycyjnego Glamrock Freddy'ego poznajemy w podstawce Security Breach, gdzie okazuje się on być jednak gdzieś tam dobry i pomaga Gregoremu.
Przez to jest taki dobry ziomek Freddy, tak? Tak naprawdę, czy coś dzieje się z Freddym, to już zależy od zakończenia, ale generalnie nic mu się nie dzieje tak naprawdę w większości. Poza tym, że w jednym traci głowę, ale to tam nieważne. Jak Glamrock Freddy wygląda, każdy widzi i każdy to wie. Natomiast jego prototyp, którego spotykamy w Ruin, wygląda trochę inaczej. I nie, to nie jest ten sam Freddy, którego widzieliśmy w podstawce. On pewnie gdzieś tam sobie teraz chilluje z Gregorym, jak wszyscy wiemy. A ta tutejsza jego wersja to po prostu prototyp tego Freddy'ego. Wnioskuję to po napisie na jego łapie. Prototyp. Którego Glamrock Freddy w podstawce nie miał, więc to jest zupełnie inna postać, jakby poprzednia wersja Freddy'ego z podstawki. I o mój Boże, jaki wygląd tego Freddy'ego jest po prostu idealny na taką grę. Już przed premierą gry pojawiało się bardzo wiele jakichś koncept artów odnośnie tego, jak Freddy mógłby wyglądać, aczkolwiek myślę, że Ruin wręcz przebiło to wszystko. Ponieważ tutaj otrzymujemy totalnie dzikiego Glamrock Freddy'ego, pozbawionego głowy, z gigantyczną dziurą w torsie, która sprawia, iż ta obudowa na jego brzuchu, za pomocą której chociażby Gregory do niego wchodził, staje się jego paszczą z wielkimi, wyszczerbionymi zębami, które tak naprawdę są po prostu elementami jego torsu. I co jeszcze lepsze, on tak tym porusza, że może tym kogoś ugryźć, co także pojawia się w jego jumpscare, co jest naprawdę mega spoko. Plus ogólnie jest to mega oryginalna postać moim zdaniem i jego jumpscare także jest mega fajny, bo kurde, on nas masakruje, przegryza, rozgryza zupełnie inną częścią swojego ciała niż paszczą, której nie ma, a brzuchem, tak? Ale wgłębmy się trochę bliżej w jego wygląd. Ten Freddy nie ma głowy, ma gigantyczną dziurę w torsie. Plus każda inna część jego ciała jest zniszczona, zrujnowana, wyszczerbiona. Przede wszystkim nie ma budowy na swoich łapach, przez co widzimy dosłownie dłonie jego endoszkieletu. Widzimy także odsłoniętą stopę jego endoszkieletu, a także odsłonięte, że tak powiem, kolano endoszkieletu. Generalnie to wszystko daje naprawdę przerażający i okropny widok. A zdaje się, że ta wersja Glamrock Freddy'ego po prostu została wywalona na swoisty śmietnik, ponieważ być może się nie przydawał, nie sprawdzał się, więc tak tam sobie siedział i gnił, niszczył się coraz bardziej. Niestety w grze pojawia się on tylko na moment, a wielka szkoda, ponieważ myślę, że jest to absolutnie najciekawsze spotkanie spośród wszystkich czterech oryginalnych Glamrocków w tej grze, ponieważ no, z Montym było mega fajnie, z Chicą było spoko, a umówmy się, Roxy ma tylko i wyłącznie ważny element fabularny i nic więcej. Taki w miarę ważny, ponieważ popycha pewne wydarzenia pod koniec. A Freddy, on tutaj po prostu jest, bo umówmy się, musiał tu być. A myślę, że naprawdę był gigantyczny potencjał, żeby zrobić z nim coś więcej, patrząc już na jego wygląd. Przecież on jest genialny. On mógłby tutaj mieć chociaż trochę dłuższy segment i przez trochę dłuższy czas siedzieć nam na ogonie, a nie przez 2-3 minuty. Agresywny, zniszczony, przerażający Glamrock Freddy to dokładnie to, czego bym chciał na dłuższy czas. Ale i tak jest spoko, chociaż mega krótko się pojawił niestety. Niedługo później Cassie opuszcza Phaser Blasta, a Glamrock Freddy już później nie wraca. Jak mówiłem, wielka szkoda, ale i tak fajnie, że pojawił się i to jeszcze w takiej GOAT formie. A jeżeli chodzi o prawdziwego GOATa, to przed wami Roxanne Wolf, czyli jedyny w pewnym sensie dobry animatron w Ruin. Roxy, tak jak całą resztę, poznajemy już w podstawce, gdzie jest wilkiem grającym w zespole animatronów. To, co ją cechuje, to fakt, że ma ona wielką obsesję na punkcie samej siebie. Często możemy ją spotkać gadającą do samej siebie, ewentualnie płaczącą na myśl tego, co się z nią dzieje. Później oczywiście ma miejsce jej bardzo brutalne spotkanie z Gregorem w trakcie gry, gdzie zostaje uderzona go-kartem czy coś na Roxy Raceway, gdzie zostaje bardzo mocno uszkodzona, a jakże, plus Gregory dodatkowo zabiera jej oczy, co później będzie ją mocno triggerować. W wyniku tego wszystkiego jej twarz, w cudzysłowie, zostaje bardzo mocno zniekształcona, no i ogólnie zostaje poniszczona dość mocno. Oczywiście powraca pod koniec, aczkolwiek jako iż nie ma oczu, to musi głównie polegać na słuchu, tak samo zresztą w Ruin, gdzie jest w sumie uszkodzona trochę bardziej, ale wydaje się być najbardziej zadbana spośród całej tej czwórki. Generalnie cała jest jakaś taka zakurzona, plus jej endoszkielet jest bardzo mocno widoczny. Zniknęła też obudowa na jej uszach i to jakby wszystko, co można by rzec o jej wyglądzie, ponieważ jakoś mega się nie zmienił, plus jakoś nigdy za Roxy za bardzo nie przepadałem. Spotykamy ją mniej więcej przed końcówką gry, gdzie na początku chce dopaść Gregorego, myśli, że to my nim jesteśmy, ponieważ chce odebrać mu oczy, które on odebrał jej.
Jednakże później dowiaduje się, że to tak naprawdę Cassie, a nie Gregory. Wobec czego daje jej spokój, bo nie wiem, nie chce sobie robić przypału czy coś. Aczkolwiek powraca pod koniec, kiedy jest potrącona przez wózek widłowy, a nie pojazd sprzątający. Okazuje się on także być ostatnim security node'em, wobec czego Cassie próbuje ją wyłączyć, zresetować, coś takiego. Aczkolwiek powraca jeszcze raz pod koniec, aby uratować Cassie przed mimikiem, o którym opowiemy sobie pod koniec. Plus jej jumpscare taki średni jest. I skoro już jesteśmy w tym miejscu, no to myślę, że pora przejść do dwójki głównych animatronów, które, znaczy no tak plus minus, mniej więcej animatronów, bo ciężko co niektórych w ten sposób nazwać, których głównie spotykamy w tej grze, albo raczej są tymi najważniejszymi dla fabuły. A zacznijmy od MXES, który tak średnio jest animatronem, ale i tak jakieś tam zagrożenie sprawia, więc wejdźmy w temat tej postaci. Najprościej mówiąc, MXES to ten niebieski królik, który pojawia się nam w świecie AR. Otóż po wydarzeniach z Snafa Security Breach, MXES został zaprojektowany przez nieznaną osobę w celu ochrony węzłów bezpieczeństwa, czytaj Security Nodesów, które są rozsiane po całym Pizzaplexie, oczywiście tylko w jednym celu, aby umożliwić mimikowi ucieczkę z Freddy Fazbear's Pizza Place. Uniemożliwić tak dokładniej. MXES działa w taki sposób, iż normalnie jest on niewidoczny, natomiast jeżeli Cassie ma na sobie maskę Vani, która przenosi ją w świat AR, to wówczas zobaczenie go jest jak najbardziej możliwe. Sam MXES będzie ją prześladował i pojawiać się w losowych miejscach, a jednocześnie wysyłać w jej kierunku różne glamrock animatrony. A jeżeli chodzi o wygląd MXES, to najprościej mówiąc jest to jakby hologram niebieskiego królika. W plikach gry chociażby odnaleziono coś takiego i nie wiem, czy to jest jakaś wczesna wersja MXES, ale ta nowa wygląda o niebo lepiej, spójrzcie na jego zęby chociażby. Niestety MXES skończy w mega słaby sposób, ponieważ Cassie po wyłączeniu wszystkich security nodesów wyłącza również jego i wówczas MXES znika, ale jak później tłumaczy Gregory, został on stworzony w bardzo dobrym celu, aby zatrzymać mimika, aby ten nigdy się stąd nie wydostał. A skoro mowa już o mimiku, jest to główny antagonista tej konkretnej części Five Nights at Freddy's i spotykamy go tylko na chwilę pod sam koniec gry, aczkolwiek jest on tutaj obecny cały czas i bez przerwy zwodzi Cassie, aby tak go uwolniła, udając jednocześnie Gregorego. O mimiku stworzyłem cały oddzielny odcinek, więc jeżeli jesteście nim zainteresowani, no to wpadnijcie tam, bo myślę, że naprawdę warto, tam wyjaśnimy całą jego historię, ale tak pokrótce w kilku słowach w tym odcinku. Mimik to postać, która we FNAF-ie po raz pierwszy pojawiła się w tym momencie, aczkolwiek wcześniej znana była z książek, gdzie był dość mocnym złodupcem stworzonym w latach 80. Jest to tak naprawdę goły endoszkielet, którego możliwości są bardzo zaawansowane, ponieważ potrafi kopiować zachowania innych, a następnie zachowywać się w taki sposób jak właśnie inni, chociażby był w stanie naśladować głos Gregorego. Najprościej mówiąc, przejął on kontrolę nad całym Pizzaplexem i to on był od samego początku Glittrapem, a także Berntrapem. Aftona tutaj nigdy nie było, a jego funkcję przejął Mimik, który jest jego naśladowcą. W grze możemy spotkać go w cudzysłowie w dwóch stanach skupienia, mianowicie jako zwykły endoszkielet, który wygląda po prostu naprawdę bardzo spoko. Spotykamy go również w jego specyficznym kostiumie, który przypomina lwa i on też jest totalnym gołtem, naprawdę. Aczkolwiek jeżeli chcecie dowiedzieć się całej historii Mimika, no to odsyłam do tamtego materiału, bo myślę, że naprawdę warto, tam myślę, że całkiem wyczerpałem temat. No i teraz przechodzimy do tych kilku trochę bardziej trzeciorzędnych animatronów, którzy nie mają aż takiej wielkiej roli w tej grze. A zaczynamy od Sana i Moona, których na chwilę spotykamy wchodząc do Playker. Playker to było? Playker było w Poppy Playtime, do Daycare tak dokładnie. Dokładnie opiszmy ich w sumie jako Daycare Attendant, tylko że mają jakby dwie osobowości, Sana i Moona. Najprościej mówiąc, San to ten dobry i wesoły, taki trochę śmieszny błazen, który miał zajmować się dziećmi. I on sam również wygląda właśnie jak taki błazen albo clown, tylko z tą różnicą, że jest cały złoty i ma słońce jako głowę. I on pojawia się za dnia, kiedy jest światło i generalnie świeci i tak dalej. Drugi natomiast jest Moon, jest on jego nocnym odpowiednikiem, plus także jest błaznem, tylko trochę bardziej porytym. W nocy zamienia się w dużo ciemniejszą, trochę purpurową postać. Promienie słoneczne z jego głowy zostają usunięte, a sam staje się księżycem. To właśnie w ten sposób spotykamy ich w oryginalnym Security Breach'u, aczkolwiek później pojawią się także w Ruin, gdzie są dużo mocniej zniszczeni, ale w sumie nie jest to aż tak widoczne. Głównie objawia się to tym, że mają trochę bardziej startą twarz czy coś. Plus nie mają jednego oka, przez co wystaje stamtąd czerwona dioda. Ot tyle, w sumie całkiem spoko jest ten design. Widzimy także części jego szkieletu, głównie na ich dłoniach, aczkolwiek najbardziej te zniszczenia są widoczne właśnie w okolicach twarzy, gdzie chociażby widzimy tam głębiej ich, w cudzysłowie, zęby, że tak to ujmę.
Cassie spotyka ich w Daker, gdzie San prosi ją o ich zresetowanie, aby ci mogli się pojednać, zrebootować i w ogóle. I generalnie tego nie uwzględniłem w moim poprzednim filmie z wyjaśnienia fabuły, więc zrobię to teraz. Generalnie Cassie po reboocie sprawia, że ci łączą się i tak powstaje eklips, czytaj zaćmienie. Jest on połączeniem Słońca i Księżyca, przez to także jego wygląd się zmienia. Co więcej, ma cechy dwóch osobowości jednocześnie, i trochę tego, i trochę tamtego. I generalnie w tym miejscu, kiedy poznajemy zaćmienie, ten znika i już nigdy później go nie spotykamy. Ale no, całkiem spoko było go zobaczyć. I skoro jesteśmy już w temacie tych bardzo mocno trzeciorzędnych animatronów, no to teraz przyszła pora na mini Music Manów, którzy pojawiają się tutaj 3-4 razy, ale są... no, bardzo upierdliwi, wnerwiający i zasadniczo, no niewiele wnoszą do tej gry. Są to te małe wersje Music Mana i to w sumie tyle, co można o nich powiedzieć. Łażą sobie tu i tam w grupkach i chodzą gęsiego jeden za drugim. Ich designy też są całkiem mocno poniszczone. Generalnie jedni nie mają zębów, inni są tacy pokryci jakimś kurzem albo rdzą i to tak naprawdę tyle, co można o nich rzec. Nie mają one jakiegoś wielkiego celu czy czegoś w tej fabule. Ale za to mają mega fajny jumpscare, gdzie obchodzą Cassie i później jeden z nich atakuje. To jest spoko. Kolejne postacie, które są na maksa trzeciorzędne, to endoszkielety, których jest tutaj tak mało, że prawie idzie o nich zapomnieć. Być może to nie endoszkielety, tylko to mimik, który pojawia się tutaj i nas obserwuje. Nie, to niemożliwe. Generalnie te nie różnią się jakoś bardzo względem tego, jak wyglądały one w podstawce. Tam spotykamy je tak samo w bardzo ciemnych miejscach i to się różni głównie tym, że kiedy na nie patrzymy, to się nie ruszają, a jak się nie patrzymy, to idą w naszym kierunku, żeby zrobić nam jumpscare'a. W Ruin to jest o tyle prostsze, że można po prostu założyć maskę Vanny, przez co te nas nie widzą, co sprawia ten element trochę łatwiejszym, przez co... no nie podoba mi się to aż tak. W ramach easter egga można jeszcze wspomnieć o pojawieniu się Bloba, który na chwilę jest widoczny na samym początku gry, ale trzeba być naprawdę mega uważnym, a także Candy Kadeta, który pojawia się w Freddy Fazbear's Pizza Place tuż pod sam koniec gry i on ma nam do powiedzenia pewną bardzo ciekawą historię, aczkolwiek jej pełne wyjaśnienia i ogólnie o co w tym wszystkim chodzi odnajdziecie w kolejnym filmie, który na kanał pojawi się już na dniach. O właśnie sekretach plus o historii Candy Kadeta, myślę, że to całkiem interesująca sprawa. Słowem końca mogę wspomnieć o jeszcze jednym postronnym animatronie, którego możemy znaleźć dosłownie przez przypadek i nie jest to Glamrock Bonnie, chociaż on faktycznie jest tutaj obecny, ale jemu też poświęciłem oddzielny odcinek. No, Bonnie po prostu tutaj jest i jego historia zostaje dopełniona. No i w dzisiejszym materiale to byłoby już na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie. Jeżeli wam się spodobał, stawcie suba na kanale, a także kciuka w górę pod tym filmem. Wpadnijcie na mojego Instagrama, TikToka, a także Spotify'a. Wszystkie linki macie w opisie tego filmu, będzie mi naprawdę mega miło. A tymczasem to już tyle na dzisiaj. Wytrzymajcie się do kolejnych materiałów. Mówię to z Mondar, siemanko, cześć!